Hola, młodzieńcy. Przyniosłem żarcie. Dobrze się składa, bo umieram z głodu. Geralt, nie mogę odejść od stołu. Zrobiłbyś mi coś? Nie może być trudniejsze niż ważenie eliksirów. Chyba jadalne. Wylizane. Pot. Ludzka czaszka i mózg. Ludzkie mięso. Zamieszać. Flaczki? Jak się patrzy. Co teraz? Pójdziemy na górę i będziemy się kochać. Yennefer, wracaj do Istret, a grać na jego flecie. Jeśli będzie w dobrym humorze, jest szansa, że wypożyczy ci Kutasa. A wiesz, gdzie go teraz szukać? Podrin. Gdzie jest Istret? Jak to gdzie? No jak to? W bordelu! Tam kiedyś piękna kraina! Oby mają takie wielkochne cyce! I co proponujesz w zamian? Geralt jest jak brat! I warami od niego! Co się tu kurwa dzieje? Pytam, co się tu w pizdę palec wyprawia? Pierwsza panna z wichowara. Posąg, nie posąg. Może lubi zwilżyć. Kutasa! Co to ma znaczyć? Chamstwo i degrengolada! Upadek obyczajów! Dobrze już, dobrze! Jak to było, Geralt, gdy Ciri trochę podrosła? Nie dało jej się upilnować. Zawsze stawiała na gwinta. Dlaczego pytasz? Yennefer mówi, że Ciri ma kłopoty. W każdym razie Artskellig to moja wyspa i masz pozwolenie na badania. To chodźcie na badanie. Arnwald, powiedz druidowi, że masz pozwolenie zabić Fjalmara. Ha! Cóż za wspaniałomyślność! Kobieta to Ciri. Skąd wiesz? Ruszała się jak dziwka. Dziki gon. Pięknie, kurwa. Pięknie. Walczyłem jak inni. Słucham? Wypierdalaj! Kurwa! Znowu! Złodzieju! Draniu kurwiarza! Nic nie wart jesteś! Morgwargu, z własnej i nieprzymuszonej woli widłami cię częstuje. Znów kurwa to samo! Ja pierdolę! Wiesz, co zrobiłem? Rozszarpałem ich na strzępy bohaterów pierdolonych. Historia ma jakiś morał. Morał jest taki. Ja pierdolę. Jestem kawał skurwysyna. Spierdalamy!